Fajne. Nowy autokar. Mam nadzieję, że tym razem temperatura będzie. Te jak temperatura. Te jak. Kasper nie ma obiadu, to nie jest dobrze. Jak to? Jest. No jest, ale jest. Młody jest nowy i jeszcze gotuje. Jeszcze nie wie, że trzeba przynieść. Cała praca, praca z psychologiem w wakacje teraz. Zobaczymy, czy przyniesie efekt. O, ale poszedł. Ale ma wiatr pod narty, to jest jego, to jest jego. Można, można, dziękuję. Kto będzie miał żółty plastron? Ty. Łączy. Jakim jestem ogórem? Wskaż już teraz. No ładnie. Jak na ten wiatr. Za mocno się położyłeś. No i za szybko wylądowałeś. Brakło, kilku elementów brakło w tym skoku do perfekcji. Poker jest przereklamowany. Gramy w Deluxe. Minus 99 za ten skok. Kurde, to jest ja. Escape'em. Nie pobijesz tego. Escape'em? Nagraj to. Exit? Exit. Skokka z bramu na escape. Minus 99 punktów. On the side pick what kind of defense they gonna play. This is what's gonna happen. So what he did? Yeah. One dribble, he didn't attack foreman, and this guy was able to make a bridge. Attack foreman drove him, then pivot to find a way to pass the open man. He didn't attack, he just put the ball on the floor. He didn't attack. Attack it, control this defender, and then find a way. Bounce back. So give it back, give it back. Fight back. Yeah. Here, take it. That's why I want you guys to attack, and I want you to see that not to have tomorrow again. To be ready for that. Okay? Krasno i jego kibice kontra Anię Wrocławej.
pan Piotrzycki. I taka jest prawda. I niech tak zostanie. A teraz przybijamy kładkę z naszymi zawodnikami. Dziękujemy. Zagraliśmy, powiedzmy, otworzyliśmy mecz tak jak chcieliśmy, byliśmy skoncentrowani i w pewnym momencie ta koncentracja uciekła, gdzie się zdarzyły otwarte rzuty czy Rakowicza, które nie mogły się zdarzyć. Wedle naszej taktyki to jest niedopuszczalna indywidualna odpowiedzialność w naszej zespołowej obronie. I to są błędy, jak chcemy grać o wysokie cele, nie mogą się powtórzyć. Na pewno to wszyscy musimy przemyśleć, każdy osobno i wyciągnąć z tego wnioski. W tej części sezonu nie ma marginesu na takie błędy, które się nam zdarzyły. Niestety bardzo ważne punkty nam uciekły. Ale jeszcze jest sporo meczu, jesteśmy w dobrej sytuacji i spróbujemy wykurować chorych, kontuzowanych zawodników na następne ligowe mecze i wrócić na zwycięską ścieżkę.